Co dzisiaj jest jeżdżone? Dzisiaj jest Pico de las Nieves. Pico de las... Bombas. Bombas będzie dzisiaj. Ekipa posila się. Tak zwana ostatnia kola. Przed śmiercią. Już wyjazd do tego sklepu zabolał. Bo zrobiliśmy ile? 300 metrów przewyższenia na 8 km? Coś takiego? Nie jest. Zapowiada się naprawdę wspaniały dzień na plaży. Jest piękny dzień, jest 30 stopni, słońce jara okrutnie, a my jedziemy na 2000 metrów. Taki jest plan na zabawę dzisiaj. Tam będzie chłodniej, mamy nadzieję. Tak, to my stwierdziliśmy, że musimy się ten... Zapomnieliśmy, że mamy samochód. Jedziemy tam rowerami. Spróbujemy dzisiaj coś wrzucić z GoPro, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Bo mocowanie do GoPro. Kurde, swoją drogą, Andrzej, to twoje mocowanie, że tak powiem stokowe, jest w pizdu lepsze niż oryginalne. Zresztą musisz kupić mocowanie z metalową obejmą, bo ta guma się obraca po prostu jak szalona po tym. Nawet teraz jak jedziemy po płaskim, to już mi to wywija na wszystkie strony. Ej, ale stokowe to znaczy oryginalne. No to mówię właśnie, że sobie musisz wymienić to stokowe, bo jest dramatyczne. No. I to jest skandal w GoPro, bo zdzierają taką kasę, kurde, na tych akcesoriach, a... A dziwne, a to jest oryginalne normalnie? No tak, to jest tak. GoProwskie ten. I stary kręci się jak... Ile się było? A co ty no? Możesz jeszcze mocniej, ale to i tak się będzie obracało. Musiałbyś coś chyba pod mostek położyć. Nie, no jest większa szansa, jakbyś miał, wiesz, matowy mostek, to może by coś z tego było, ale na tym. Nie, teraz może chyba nie. A potem wiesz, jak stary, wiesz, jakie są wibracje na tej kamerze, ale jestem ciekawy, czy ktoś z widzów wytrzyma 30 sekund bez ataku epilepsji przy oglądaniu. Bo to jest piątka, ona jeszcze nie ma takiej stabilizacji, jak się wydawa, więc zobaczymy. Ale trzeba dawać więcej wrażeń. To co? Dopijamy wodę, co można i... w drogę! Adam, jak się czujesz? Wyjechaliśmy, patrzcie, bo widoki są naprawdę epickie. Była muzyka jeszcze i... No. Wyżej niż dzisiaj nie będziemy już. Sorry za wiatr, ale jakoś nie chciało mi się brać mikrofonu. Nie masz jakiegoś roda? Jakoś nie, wiesz? Ogólnie podjazd no nie na początek dla kogoś. Powiedziałbym tak, że cyfry pozostawiają wiele niedopowiedzeń. Tak. Bo to jest niby 23 km i 7%, tak średnie, coś takiego. Tak, ale przez wybitną większość trzyma ponad dycha i to no, taka... To taka dycha 15 w sensie. No, jakbym miał ten pomiar długości podjazdu z koła, a nie z GPS-u, to pewnie byłoby z 3 km więcej przez zygzakowanie i szlak węża ogólnie. No naprawdę połowę chyba podjazdu zygzakiem. Tak. Potem jest ze 3-4 wypłaszczenia, raz w dół czy dwa razy. Tak. Więc no tak bym powiedział, że samego podjazdu to jest ponad dycha cały czas. A razem z tymi wypłaszczeniami i ze zjazdem to się robi te 7%. A na szczycie, słuchajcie, baza wojskowa oczywiście i buda z jedzeniem. I wbrew pozorom nie ma jakiejś dużej przebitki, co mamy. No, kolusia Euro 50. Aquarius też jest, więc... Można tutaj spotkać kolarzy wszystkich narodowości. Tak, no to już od długo. Kolega Polak. Tak. Kolega Polak wjechał tym podjazdem 43 km, tym najdłuższym, na blacie, bo robi siłę. No, można, A wczoraj, czy przedwczoraj wjechał ten nasz, od naszej strony, też na blacie. No. Tak? To nie pierdolisz. No naprawdę? No, tak, od nas na blacie, tak, jak? Tak. Brzmi na 11.28, było przepychanie takiej... Nie, 20 tam jest, masakra. Nie no, chyba tam chyba jest coś srogiego. No. Ale mówisz, że 25 się ogromiło, ale nie wiem, co. Masakra. I na końcu się włączyły ambicje, bo zobaczyłem tą laskę. Jak cisnęła, ale nie zdążyłem jej dogonić. O, jest Jacek, proszę. Jest i on następny. A ja tylko z tyłu słyszę... Czyli podium obsadzone.
słyszę zwijanie tam. Panowie, to jest droga przez mękę. Myślałem, że zacznę się czołgać. No, dla kogoś twojego wzrostu i wagi to kurde idealny podjazd po prostu. Masakra. Dobrze, że się... To był idealny trening na siłę. Słyszę ze sobą zbijanie biegów, widzę gościa jakiegoś takiego wycinaka i mówię nie dam radę. On oczywiście tam za mną nacinał cię, minął mnie pod koniec, ale mówię, że stało w każdym tym po jednym mówię, ile do końca, wiesz, pić czy nie pić? Mówię, nie, można mnie wyprzedzić, ale nie bez walki. Obczajcie tę skomplikowaną formację skalną tam. Jak te skały się tam chowały w ogóle? Niesamowite, nie? Że tego wiatr nie zwalił ani nic. Widzisz tam te cycki na... Jak ustawili je kosmici. Tak. No, zróbmy jeszcze taki tutaj peak walk. Ile mam skutło? Peak tour. Tu się dzieje wszystko. Tu się dzieje wszystko. Są fury, są ludzie. Ludzi jest dużo. A trudno się dziwić, bo to jest absolutny must have. Albo must ride. I on się wydaje tak, jakbym stał, no. Zatrzymuje. Super jest ten damski rower w ogóle. Ładnie. Tu jest Buda. Chcę sobie kupić pieczątkę przybić i zrobić odznakę, kupić sobie ciasteczko, pić kolusie, są orzeszki. Wszystko jest. Zarąbiście. Wiecie, z czym mi się to kojarzy, jeżeli chodzi o klimaty na szczycie? Z Wezuwiuszem. Ogólnie ta rozwalona droga na koniec i to wszystko. I tak jest trochę lepiej. A czy jakbyśmy byli nawet... Mi się to bardziej kojarzyło z... Znaczy, może jakbyśmy raz wyjechali na Wezuwiusza, nie w listopadzie, to byś zrozumiał, że jest bardzo podobnie, ale niestety zawsze tam jesteśmy w listopadzie. No jest tak, wiesz, no... Trochę rozwałka. Jest tam ten asfalt wcześniej, nie? Ta Buda na szczycie, nic więcej. No ale klimat jest, no. Patrzcie. Ogólnie to jest 33 km i 1000 mam i ponad dwójka przewyższenia jest zrobiona łącznie z tymi hopami po drodze. Uwaga. Jest on. Kibice na razie są cicho. Ale! Waj! Ale! Nawet las mu kibicuje. Puść te heble! Dej mu! Blad oś! Hop! Dobra. Wbiegamy. Trzeba go ten wesprzeć. Podbiec, popchnąć. Od kibice wychodzą z lasu. Dawaj! Ostatnie 50 metrów w górę! Jedziesz w prawo! Brawo, ale jeszcze będzie do skarpy! Jest blisko! Dawaj! Tam jest sklep! Masz przewagę! Barzak poszedł! Od razu! O, super, kurwa. Cześć.
no. Oh no. Oh no. Thank you.
Trafiliśmy przypadkiem po prostu na wyżerę życia. Zatrzymaliśmy się w miejscowości, oznaczymy wam to kurde w opisie, bo to naprawdę warte zapamiętania. Knajpa obsługiwana przez jednego pana, który chyba jest i kelnerem i gotuje. Przynajmniej nie zaobserwowaliśmy tam nikogo innego. Zamówiliśmy porcję kanaryjskich ziemniaczków. W zasadzie każda z nich wystarczyłaby dla nas wszystkich, a dostaliśmy trzy. Jeszcze pan nam doniósł jedną. Jakiś wielki talerz w ogóle wieprzowinki za 3,50. Chłopaki wzięli sałatkę, która jest tak dla 11 osób mniej więcej. To znaczy na zdjęciu to mnie jakoś, czy na filmie to jakoś super nie wygląda wszystko, no bo nie jestem fotografem kulinarnym. Śmieszne frytki robione własnoręcznie. Kosmos. Boimy się w ogóle odezwać do pana, bo boimy się, że nam coś jeszcze przyniesie i już naprawdę nie damy rady. Kosmos.